nie przedłużając. Kolejny piękny dzień. Ale to już zawsze. Niech on to trochę wykończy, ale widzicie. Te bydlaki są troszeczkę twardsze i z nimi bardziej trzeba tu uważać przy tańczeniu w tango. Będę musiał w końcu przejść do sklepu i przerobić w złodzie te wszystkie cholerne, całkiem niepotrzebne nam. O mecie, on trochę już wolniejszy się zrobił. Znikł gdzieś tam. Gdzieś przybrzydło tam paskudztwo się czai. Strzela z trochę innego gówna. Przypieprzy mu z tego też. Drugi raz. Wytrzymałe bydle na 20 daje radę. Trzeci przyjął. Przyjął i trzeci hit. Jeszcze kilka hit. Jeszcze jeden co najmniej, albo być może jeszcze dwa od kodeksa. Nie sprawdzałem, słuchajcie, nie liczyłem tego dokładnie. Ale twarde bydle. Z całą pewnością jest troszeczkę wytrzymalsza niż te poprzednie potworki, więc trzeba z nimi uważać. Dobra, możemy pójść w lewo i w górę. Wiecie co? Jeszcze sobie... tylko że tam jeszcze mamy w górę... Dobra, po prostu żeby mieć dla świętego spokoju, sprawdźmy tutaj wszystkie możliwe pomieszczenia. O. I od góry. Nic ci stary to nie pomoże. Nic a nic. Dobra. Wszystkie światełka tutaj zapalone dla świętego spokoju. Za ścianą się kryć. On też widzę pod zasięgiem po tym. Mam pojęcia dokąd to prowadzi. Się oddalić. No. W końcu. Co za cholera? Nawet trochę uderzyć mu się nie chciało. Brak zasięgu. No ale dobra, mamy troszeczkę, słuchajcie, mamy tutaj nowy poziom, więc śmiało można w maczugi, wytrzymałość, w ogień, w zbroję tu wrzucić. No i w zasadzie tyle. Jak coś będzie mi się chciało więcej wydać, najwyżej więcej wydamy i tyle. Fuck! Też ich kłuczę. O, to są... To nie tyle co, to są wampiry. Troszeczkę z innej, słuchajcie, troszeczkę tutaj inna klasa nietoperzy. Mejcik, sprawdzamy każdą cholerną. Ups. Zaciął się tu. Troszeczkę nam się tutaj zacięła postać. Ale nam to nie przeszkadza. Wędrujemy sobie dalej. Patrzcie, jak wyszliśmy tutaj wszystkich. Elita satyra. Nie mam pojęcia na co elita satyra. Ogólnie rzecz biorąc mogłoby mi się przydać. Ale całkiem przyjemnie się ich rozwala, więc możemy, możemy. Tu jakoś na... Nie chcę mi się w tą stronę iść. Jeszcze w lewo chcę tutaj wszystkie światełka zapalać. Nie ma gdzie uciekać, chłopie. Nie ma! Cóż, a w razie nam schodzi tylko czas na eksplorację terenu. Ale mimo wszystko muszę wam przyznać się, że bardzo przyjemnie mi się tutaj spędza ten czas na czystej eksploracji, nie? Nawet jeżeli tutaj nie wiecie, nawet jeżeli robimy prawie to samo może co w Outlandzie, to jakoś przyjemniej ten czas mi się w Unepiku. Wolę zdecydowanie bardziej Unepika niż by Outlanda napieprzać, wiecie, o wiecie o co chodzi, nie? Napieprzać w niego. Zdecydowanie to mi przyjemniej się odkrywa. A tamto niby ja się mam dostać? Nie mam najmniejszego pojęcia. Dobra, nie ma innej drogi, idziemy w lewo. Pułapki.
się wydaje, że tam ci są troszkę z dynamitem takim jakby. Uuuu! Ancora Bosch Zera, your health has been... Kamikadze! Zaskoczyło nas kamikadze. Interesujące. Dobra, musimy bardzo tutaj być ostrożni, bo... no i na co kamikadze, to na kamikadze. Troszeczkę mi się tutaj kamikadze z serwisa sama przypominają. Są dosyć niebezpieczni. No proszę, ale mają bardzo jedną dosyć nieprzyjemną zaletę. Wystarczy ich z daleka zdjąć i załatwiają wszystkich naszych przeciwników w mgnieniu oka, ale to wszystkich. Absolutnie wszystkich potrafią zdjąć. O tym warto pamiętać, że mają tą jedną, ale dość zasadniczą wadę. Jeszcze tu se zapalić. Światełko oczywiście. Żadnych papierosów nie tolerujemy. Wąż. Tylko fajnie, że Kodak sobie też na odległość strąca. Naprawdę nie lubi tych małych skurczybyków. Maczuga bojowa pogromcy szkieletu. Cóż, to nam się trafiło. Nie dość obrażenia większe, to jeszcze zadaje dodatkowe obrażenia. No oczywiście, natychmiast nawet bierzemy, nawet nie ma co dyskutować. Jeszcze jakiś szkieletów lepiej będziemy grzmocić. Natychmiast przyda się jak nic. O, kolejne drzwi, pewnie nowy quest. Wspomnę do klawiszy antidotum. Chyba na truciznę. Zdaje mi się, że to jest antidotum na truciznę. Tak, całkowicie neutralizuje wszystkie trucizny. Przyda nam się. What we have... A po co to? Tu jest jakieś ukryte pomieszczenie? Momencik, jesteśmy tu. A teraz? A nie, momencik, już rozumiem. Już rozumiem, troszeczkę mi się tutaj pokićkało. Teraz jesteśmy tu, coś tu ewidentnie musi być, wiecie? Zaraz ja to sprawdzę, czekajcie, dajcie mi chwilę. Na nic, ale to na nic nie mogę trafić. Męcik. Damy sobie tu jeszcze troszeczkę czasu. No i wypada nam mniej więcej wracać na samą dół, bo tutaj akurat nie zdobędziemy się na klucz. Nie wiem czemu, może później ewentualnie odkryjemy to mniej więcej dokąd tam prowadzi, ale skoro tam mniej więcej mamy wszystkie na tą chwilę, przynajmniej drogi zamknięte, to po prostu przejdziemy sobie tutaj. O no, ładnie tu. Jeszcze jak ładnie. Chyba taka sama droga mi co do kopalni prowadziła, że tylko że teraz nicem tutaj kamieniami nie rzuca pod stopy, ani pod głowę. No, kawałek trzeba przejść. Nie powiem. Ale jesteśmy, dobra. Czy to już, słuchajcie, powinny być ogrody? Nowy tier, nowe, słuchajcie, no nie piętro, nie wiem. Nie wiem jak to nazwać, no ale słuchajcie, tutaj nowy troszeczkę tier. Już nawet widać te takie rośliny żaby. O, fuck, co to jest? Pajączki, niedobrze. Stąd tu mamy tu, słuchajcie, na zatrucie ewentualne. No to muzyka mi się bardzo podoba, dobra. Trzeba te małe bydlaki z odległości zajmować, bo będą nam sprawiać sporo problemów. Co to za... Aha, małe przypomnienie. Jakieś rośliny, którzy ją... Nie karmić mięsożernych roślin. Szkoda. Niech on się pobawi. My może weźmiemy jednak... Widzieliście to?
Może to jest z przykusu też możemy strzelić. Paskudstwo, na nas spadło prosto z góry. Nie, może rozmontujmy jeszcze z tego. Ewentualnie. Bardzo ta włócznia nam się teraz będą przydawać na tym mniej więcej tierze. Żeby nie musieć tłuc się nie wiadomo ile z tymi cholernymi potworami, więc warto jest sobie tutaj może ewentualnie zatrzymać. Dobra. To są tylko te cholerne małe gnojaki, więc one nam nie zagrażają się mocno. Są wytrzymalsze. Ale nie będą nam sprawiać problemów. Zresztą możemy to trochę zauważyć mniej więcej. Zieloną, nie zieloną, czerwona, ewentualnie czerwone rzeczy naturalnie kojarzą nam się tu z ogniem. Niebieskie z lodą, tym wodą. Ciekawie jestem teraz, jak mamy teraz zieloną esencję, pewno też będzie używana do jakichś ewentualnie zaklęć magicznych. Ciekawie jestem, na jakie będzie można się załapać ewentualnie. Teraz mamy tutaj maksymalnie na lewo. Dobra, warto sobie zapamiętać. Góra, dół, góra, dół. Jako, że jesteśmy bliżej dołu, to wiecie co? Pójdziemy sobie dołem. Zobaczymy, co mamy na dole. Też jakieś brzydłe skutstwo. Pewnie ten gościa do ogrodu. Amazing! All these plants are flying. Are they yours? Yes, I gardener. I look after plants that fly. Can I have one? This would freak out everyone back at home. You also look after plants? Yes, of course. Let's say that in my world, I grow some exotic medicinal plants. I give flying plant if you show that you know how to look after plants. Okay, how can I show this? Plants in gardens nearly dead need fertilizer. You look for fertilizer and feed plants. Where can I find this fertilizer? Not now. Ran out, so you look for more. Well, fertilizer is usually shit. Let's see if I can find some. By the way, where's the toilet? Go down, then go east. Go east. And which way is east? Is it left or right? East is go right. Okay. The toilet is down and then right. Now which way's right? I always get them mixed up. O, właśnie, będziemy grzebać się w gównie. Jeszcze lepiej, kurde. Jeszcze lepiej. No ale taką roślinkę jednak fajnie byłoby mieć. Zobaczymy sobie tutaj i nam roślinka. To pewnie będzie kolejny, słuchajcie, ewentualnie przyzywanie, co nam się przyda. W tu i w prawo. Hey, this looks like a heat aura scroll. The heat aura spell is especially if the balloon frog eats small bugs. And is particularly useful against bees, birds, and small spiders. No, to się też bardzo przydaje. No, zastanawiam się, ten... Może jednak warto tego, słuchajcie, sobie tutaj zatrzymać, bo jednak bądź co bądź rozwala tutaj wszystkich naraz. Bez pytania, który jest tutaj. Wow. Jedno małe bydle przetrwało. Dożynki. No i pamiętam, że się tam mniej więcej znaczyły dożynki. Dobra, sprzątnęliśmy większość niepropotrzebnego tałatajstwa. Zobaczmy może jednak ten cały... jak on się nazywał? Zobaczmy jednak to, słuchajcie, ciekibel, bo jednak bądź no, nawóz by nam się przydał do tego zadania. Chyba było gdzieś tu. Powinno przynajmniej być. Jest! Aż się świeci! Toaleta! Uwaga, zaraz zrobi się nieprzyjemnie! A jak ty to co? Bo co? To chyba tylko takie małe oczko ze strony twórcy, proszę mnie nie uderzać w ściany, a jak nie? No to dalej prosimy nie uderzać, nie walić w ściany. I said something! Momencik, mówię tak za blisko, bo one na pewno też dziadą się śmieją. Chociaż samo to nie dobra, spróbujmy z tego przypieprzyć. Może nie być tak tragiczny tutaj z nimi.
uważać, bo pajączek się wyrusza. Może jednak na roślinki bardziej się przyda momencik. Otrójmy też na to bydle, świetnie. Może jednak zamiast z maczugi walić, spróbuję może normalnie cywilizowanie ściąć. W ochotę się troszeczkę wiecie więcej z obrażeń niż zazwyczaj. Pozbędźmy się tej trucizny. Przy okazji może troszeczkę zdobędziemy zielonej esencji. O właśnie, o to chodzi. Pomóżmy w małym ostrzale. Wroga. Co ja co? Kodaks się tutaj bardzo przydaje. Potem. Zaraz, najpierw zbierzmy troszeczkę gówna. Może najpierw za gówno się zabierzemy. O cóż to? Umywalka. Nie działa, należy zejść na dół i przetkać rurę. Dobra, to już chyba wiem, po co jest ta drabina. Tu możemy sobie sensowniej zejść. Nie chciałbym w tym babrać rąk, naprawdę bym nie chciał w tym babrać rąk. Dobra, może w ten sposób zejdziemy sobie jeszcze trochę w prawo. Jak najbardziej. Ona sobie w miarę radzi z oczyszczaniem terenu, bo chociaż faktycznie przydałoby nam się drabina, pewnie musimy porozwalać te cholerne stworki. Lecz pogromcy węży. Pewnie działa na te cholerstwo. Tu chyba jednak żafia bardziej nam się przyda, więc dajcie mi sekundkę. Kurde, pod moją nieobecność, no tutaj wyżar więcej tych cholernych małych wścibskich pokracznych stworzeń, niż mogłem sobie to przepuszczać. Ale przy okazji żaden tam się nie pojawił. Spróbujmy może ewentualnie, słuchajcie, jeszcze tym całym. No cóż, może troszeczkę zielonej esencji dodatkowej zyskaliśmy. No ale jak tam patrzę, to nie widzę właśnie żadnych ewentualnych możliwych drugich schodów. No nie za bardzo, nie mam pojęcia czemu, trudno. Może następnym razem będziemy mogli tam się dostać. Wracamy, słuchajcie, chyba gówna troszeczkę mamy. Mamy, słuchajcie, tutaj nawóz. Mamy nawóz, możemy wracać i ewentualnie te wszystkie grządki tutaj załatwić. By zdobyć nowszą, słuchajcie, roślinkę. Czekajcie, ustawię tutaj jeszcze chociaż resztki tego czasu. Pyk. I pyk. Żeby chociaż nam się tutaj w miarę czasowo wszystko zgadzało. I idziemy wędrować dalej. Dobra. Co było za tymi drzwiami? Dobra, pamiętam, za tymi drzwiami był to owy jegomość. A co? Pozbywamy się tego tałataństwa. Wszelkiego możliwego tałataństwa się pozbywamy. O, tu się nam przydasz. Zbywanie się tego kumwa. Spada już w powietrzu. Bomby powietrzne nam się tutaj robią powolutku. Zatrute żądło. Kurde. Ja się zastanawiam, czy mu energii powoli starczy, bo tego tutaj jest ścierwa aż tyle dużo, że nie nadąży, żeby to wszystko zeżrzeć. Najzwyczajniej w świecie. Dobra. To jedno sobie pominiemy. Bo w sumie aż tak mocno mnie to nie obchodzi.
co ty tu robisz, kochany? Momencik, ale żeby mu nie wsadzić... Co on takiego tu wydropił? Nie trzeba wsadzić kuli ognia pod bytnicę, to... Proszę, jakąś maczugę bym musiał skraść wcześniej. To jednak troszeczkę szkoda, szkoda by było zmarnować taką okazję. Dobra, cofnijmy się tutaj. Już chłopaczyna to widać już całą możliwą energię stracił. Może parę zwojów przydałoby się w następnej przyszłości, słuchajcie, gdzieś kupić. Dobra, pyk, nothing, pyk. O! Coś mamy! No proszę! Można tu uważyć. Nie wiem, czy to RZ. Można tu zrobić. Zrobić miksturkę. Okej. Okay. Co trzeba, to sobie tu uważyliśmy. Nie tyle co uważyliśmy, a se tutaj zebraliśmy. W sumie dobrze tutaj, słuchajcie, znajdźcie te parę takich możliwych lokacji. Troszeczkę antidotum, czerwonej esencji. Patrzcie, ile tego mamy, już ponad 200 pocisków możemy praktycznie wypluć. Oczywiście to bardziej chodzi o to, żeby móc uważać troszeczkę miksu, no ale wiecie, o co chodzi. Wiecie, może co, skoro tu już jesteśmy, to sobie zróbmy tutaj parę. Okej, okay, może jeszcze tu sobie mamy zmniejszenia trucizny. Wiecie co, szybkości. Zróbmy sobie szybkości. On tutaj troszkę macki. Żółtej esencji sporo tutaj zużywamy. Podejrzewam, że... No, żółtej esencji nam tutaj słodzi nie zdarzy w zwyczajnym świecie. No, ale jedno nam się z całą pewnością przyda, więc jedno sobie warto zachować, bądź to bądź. Tu nic. And there nothing. Tego delikatnie trzeba się pozbyć, moje kurcze. Wypadałoby już powoli się zaopatrzyć coś troszkę solidniejszego. Albo po prostu to roślina. Rośliny się pali. O kurde, ale on tutaj robi porządki świąteczne. Wytrzymałeś się. Trzeci cios. Bardzo wytrzymałeś ścierwo. Już mam tutaj połowę roślinek ogarniętych, trzeba przyznać. Szybko tam schodzi. Tu nic, tu nic. Nie udajmy się jeszcze sekundkę popalić. Topór szturmowy. Zmrożenia duszy, no proszę. Trochę tego towaru mamy. Nie wahajmy się. Palmy się. No, to znaczy... Palmy wrogów, nie my, my się nie palmy, lepiej się samemu nie palić, to dosyć nieprzyjemne, podejrzewam, uczucie, o momencie. Jak mógłbym tego nie przetestować? No, to spotkaliśmy pierwszego w życiu szkieleta. I się okazuje, że maczuga nam się bardzo mocno przydała, bo sprzątnęła jego mościa w bardzo prawilny sposób. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się po nic podobało, trzymajcie się i cześć, hej!